Cześć, dziś Wam opowiem o kilku ustawieniach związanych ze składnią, aby Wasz kod był dużo bardziej czytelny. Na początek wchodzimy w Tools, Options, to jest chodzimy na dół, Text Editor, General. Tu mamy trzy opcje, zaznaczamy je. Enable kodę Foldings. Folding to jest zwijanie, czyli tutaj te kwadraciki z boku. Dzięki temu one się pojawiają. Możemy zwijać fragmenty naszego kodu. Tutaj mamy dwa inne. I tak, to pozwala na zwijanie regionów od razu, czyli po prostu na przykład uruchamiamy ponownie skrypt i regiony są zwinięte. I tutaj podobna opcja dla komentarzy. Dalej, tutaj w Behavior mamy taką opcję Insert Matching Brace, czyli po prostu jak tworzymy jeden nawias, od razu drugi jest wstawiany. To jest bardzo przydatne. Jeszcze Syntax Highlighting, czyli po prostu możemy wybrać, w jaki sposób wyświetlany będzie właśnie kod tutaj w oknie edycji i możemy oczywiście dodać dodatkowe ustawienia. Tutaj polecam taką stronę Studio Styles. Tu mamy możliwość wyboru jednego z wielu takich zestawu kolorów dla naszej składni. Możemy tutaj w tej zakładce stworzyć własny i to byłoby tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe ustawienia, które Wam bardzo ułatwią pracę.